Patrycja Stańczyk. Cześć Patrycja. Powiedz mi, zadowolona jesteś z wyniku? Tak, jestem bardzo zadowolona z wyniku. Myślę, że to jest dobry wynik dla całej Polski, przede wszystkim dla tej najnowszej generacji Polski, którą ja reprezentuję. Póki co, tak jak widać w sztabie, nastroje są bardzo dobre, ale nie cieszymy się, nie ma zbyt dużej euforii jeszcze za wcześnie, poczekamy na oficjalne wyniki, ale mamy nadzieję, że one nie ulegną zmianie, ewentualnie na jeszcze większą korzyść dla nas. No, euforia jest ogromna, słychać was było z Piotrkowskiej. Powiedz mi, jaka jest recepta na sukces według Bronisława Komorowskiego, jak sądzisz? Myślę, że tutaj najkrócej można skwitować to słowami właśnie zgoda buduje, a tak naprawdę myślę, że Bronisław Komorowski chce zjednoczyć całą Polskę, chce, aby wszystkie te sztuczne podziały zostały zlikwidowane i aby dalej móc dążyć ku lepszej przyszłości dla całego naszego kraju. Najciekawszy moment w kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego. Myślę, że dla mnie najciekawszym momentem, w którym ja bezpośrednio uczestniczyłam, był to moment związany bezpośrednio z naszym miastem, z Łodzią. Był to moment, kiedy Bronisław Komorowski w ostatnim tygodniu swojej kampanii wyborczej odwiedził młodzież, tę taką alternatywną grupę młodzieży. Zawitał on na ulicę Jaracza, gdzie odsłaniany był dla niego specjalnie przygotowany mural. Wiele osób zarzucało Platformie zbyt wielką agresywność wobec PiS-u. Jak się do tego odnosisz? Myślę, że kampania ma swoje prawa, aczkolwiek ja spotkałam się raczej z przejawami większej niechęci w stosunku do nas, do członków Platformy, niż w drugą stronę.